pomoc dla Ukrainy, gdzie złożone są dary zebrane we Wrocławiu i te przyjeżdżające z całej Europy. I tutaj są przepakowywane, sortowane, sprawdzane i szykowane do transportu do Ukrainy. Zaraz po tych smutnych wiadomościach, które dotarły do nas z Ukrainy, rozpoczęliśmy akcję pomoc właśnie dla Ukrainy. Mamy wspaniałych organizacji, które razem z nami to realizują i wielu, wielu ludzi dobrej woli. Taką pierwszą siecią jakby są szkoły wrocławskie, które odgrywają ogromną rolę w tej naszej akcji, dlatego że każda wrocławska szkoła jest punktem zbiórki darów dla Ukrainy. Zarówno uczniowie, rodzice, nauczyciele z wielkim zaangażowaniem włączyli się w tą akcję, ale także do szkół mogą przynosić wrocławianie to, co chcieliby przekazać dla Ukraińców. Tak więc ta rola jest naprawdę ogromna i trzeba powiedzieć, że ta młodzież zdała ogromnie, świetnie egzamin z człowieczeństwa, będąc właśnie wrażliwą na to, co się wydarzyło i na potrzeby Ukrainy. Następnie mamy to tak zorganizowane, że zebrane dary w szkołach są przewożone do magazynów i tutaj są segregowane. W tym bardzo, bardzo pomaga nam Straż Miejska, przewożąc właśnie te wszystkie dary ze szkół do magazynu oraz organizując tutaj ten cały magazyn. Można zobaczyć, jak tutaj mamy posegregowane asortymentami poszczególne sekcje magazynu, po to, żeby było łatwiej nam to segregować i wywozić potem zgodnie z potrzebami, które otrzymujemy z Ukrainy. Tutaj na magazynie pracuję codziennie, oprócz ogromnego zaangażowania Straży Miejskiej, pań i panów, około 50 wolontariuszy każdego dnia przy segregowaniu, układaniu, pakowaniu darów na Ukrainę. To jest naprawdę rzesza ludzi. Każdego dnia od 10 do 18 pracują tutaj i przygotowują te dary. Następnie przyjeżdżają ciężarówki, już mamy, wyjechało stąd pewnie więcej niż 15 ciężarówek zapakowanych po brzegi, wielkotonażowych, także ta pomoc jest ogromna. Dociera już do Lwowa, a we Lwowie jest też rozdystrybuowana na te obszary, gdzie nie ma tej pomocy. Może być właśnie z tej zachodniej Ukrainy zasilane te tereny, które są bardziej poszkodowane i potrzebują większej pomocy. Bardzo serdecznie wszystkim zaangażowanym dziękujemy. Ta koordynacja jest wymagająca, ale naprawdę tu świetnie zostało wszystko zorganizowane, dlatego że wszyscy są zdyscyplinowani, słuchają zarządzeń Straży Miejskiej, która organizuje, więc tak to świetnie wygląda. Teraz mieliśmy już 2 transporty z Niemiec, czekamy na kolejne 4 dzisiaj przed południem, także ta intensywność jest ogromna. Przyjeżdżają do nas transporty z Belgii, Holandii, Szwajcarii, Francji, także z Wielkiej Brytanii, także i Europa włączyła się w tą pomoc dla Ukrainy poprzez Polskę, no bo my jakby mamy doświadczenie też, bo przecież już od 8 lat pomagamy Ukraińcom. Dziękuję. Kto jest organizatorem tej akcji całej? Proszę się pochwalić. Organizatorem akcji jest Dortmundsko-Wrocławsko-Lwowska Fundacja Świętej Jadwigi. Wraz z miastem Wrocław realizujemy pod patronatem prezydenta miasta oraz arcybiskupa metropolity wrocławskiego Józefa Kutnego.